edukacji w sprawie literatury planowanych w ramach placówek oświatowych na 2014 roku w ramach zadań powierzonych. Proszę, tutaj kwota nam jest znacznie wyższa, jest to prawie 2000 zł. Podzielona jest to zgodnie tutaj z projektem uchwały. Natomiast ja bym miała, no tutaj przeczytać, bo Państwo mają przed sobą, jest tego dosyć sporo, bo mam tylko taką informację dla Państwa, że wszystkie placówki w tym projekcie, które miały wykonane kosztorysy na zadania, pieniądze otrzymały, czyli proponujemy, żeby otrzymały. Jest to zgodne z naszą poprzednią uchwałą, gdzie była istotna lista rankingowa właśnie potrzeb. Zgodnie z tą listą rankingową, samofinansujący, wyrobiła kosztorysy. Oczywiście no nie zaspokoimy wszystkich potrzeb, prawda? Bo jeżeli chodzi na przykład o sprawę gimnazjum nr 7 w punkcie 6, mamy w kosztorysie kwotę 500 tysięcy złotych, która będzie nam potrzebna na, będzie szkole potrzebna na wymianę instalacji elektrycznej wraz z kaplicami rozdzielczymi. My ograniczamy się na razie tylko do wykonania projektu, prawda, bo 500 tysięcy, no to w ogóle przekraczam kwotę, prawie dokładnie mniej otrzymaliśmy, prawda, pieniędzy na wszystkie placówki. No jeżeli zadanie będzie dalej realizowane, bo jeżeli inwestujemy w projekt, to powinno być dalej realizowane, no to będzie realizowane etapami, prawda? To samo jest, jeżeli chodzi o szkołę podstawową nr 3, punkt 7, gdzie kosztorys na remont, na modernizację podwórka wynosi 220 tysięcy złotych. I tutaj mieliśmy prawie że w szoku, ponieważ no, podwórko jest niewielkie. Pani dyrektor wyjaśniła nam, że konserwator, miejski konserwator zabytku objął to podwórko również ochroną konserwatorską i być może, że te kwoty są tak ogromne. Natomiast jest to drugi etap nasz przyznawania pieniędzy. Przyznaliśmy tej szkole 30 tysięcy złotych, tam jeszcze do dnia dzisiejszego na razie się nic nie dzieje na tym podwórku, ponieważ pani dyrektor czeka na zgodę na budowę. I za tamtą kwotę może wymienić schody z tego, co powiedziała i jakieś tam część ogrodzenia. Natomiast ta kwota, którą tutaj proponujemy, 23 tysiące złotych, nie wystarczy na wymianę nawierzchni na tym podwórku, bo potrzebna jest kwota około 50 tysięcy złotych na nawierzchnię. Pani dyrektor stwierdziła, że za kwotę taką, którą tutaj proponujemy, będzie mogła wykonać wycinki drzew, które tam są. Trzech. O tak, jeżeli chodzi o takie uwagi w ogóle do projektu. Jeszcze mam takie właściwie pytanie, bo dopiero po sobie uświadomiłam przed chwilą, że przy niektórych zadaniach pisaliśmy poprzednio, że to jest inwestycja. Czy to jest dalej potrzebne? Takiej wiedzy nie mam, ale mamy zaznaczyć, które zadania są inwestycyjne. Ja dostałam z ZEO, mam te kosztorysy, które przysłało ZEO i tutaj oni rozróżniają na zadania remontowe i zadania inwestycyjne. No jeżeli chodzi o inwestycje, to te 500 tysięcy uznali, że to będzie inwestycja w gimnazjum 7. 220 w szkole podstawowej numer 3 i odmienianie w przedszkolu 124. Projekt odmienianie klatki schodowej, malowanie korona, ZEO wznawca inwestycje. Też zadania, które tutaj mamy uchwale. Natomiast pozostałe ZEO zakwalifikowało do zadania remontowych. Znaczy to podobnie, że nie, w zeszłym roku też, że w zasadzie kilkukrotnie zmienialiśmy te uchwały, zmieniali inwestycje, bo to było, samorząd nie wiedział, bo ekonomiki dokładnie nie wiedział, to może być inwestycja, że
teraz inwestycja. To znaczy wtedy było tak, że wszystkie te zadania, które gdzie po prostu używały się słowa remont, bo to były remontowe, a tam gdzie jest modernizacja, one automatycznie były inwestycyjne. No i tam pani, pamiętam, ZEO proponowała, żeby do niektórych części po sprawdzeniu w oparciu o tą klasyfikację, prawda, tam tych zadań, stwierdziła, że lepiej byłoby do tego dopisać. No ja podejrzewam, że trzeba będzie po prostu poczekać, no i tak samo jak w poprzednich latach, znaczy w zasadzie w tym roku, bo to żeśmy w tym roku uzupełniali to, jeżeli chodzi o rok realizacji. No to może na razie zostawmy to tak, jak jest, jeżeli ZEO samo zakwalifikowało te zadania do inwestycji, to wtedy automatycznie zadania były na inwestycyjne. Jest coś takiego jak wymiana armatury, no to jest remont. Ja właśnie przeczytałam na niczego, że przedszkole 124, czyli pozycja 4, jest zakwalifikowane przez ZEO jako inwestycja. Nacum 7, no z tym, że my tylko na projekt mamy tutaj propozycję przydzielenia pieniędzy, natomiast oni 5,500 tysięcy wykonanych projektu, wymiana instalacji elektrycznej, rozstawiska i malowanie. To w całości jest jako inwestycja zakwalifikowane. No i te 220 u nich na modernizację nawierzchni podwórka, no u nas 23 na też modernizację, tylko kontynuację na jakiś tam kolejny etap. No bo wszystko co podlega wymianie, to się nazywa inwestycja albo modernizacja albo inwestycja, natomiast to coś częściowo remontowane, to jest remont, to jest kwestia kwalifikacji księgowych. No właśnie, właśnie tym przedmiotem, na tym 7, to będzie wymiana instalacji, bo instalacja tam istnieje. No dobrze, ale to się dalej ma, bo jeszcze się powie do tego roku. To jest też można powiedzieć modernizacja, no, ale to inaczej jest inwestycja, bo modernizacja to jest inwestycja. No to możemy na trzech punktach, byśmy w punkcie czwartym, w punkcie szóstym i w punkcie siódmym, myśmy to pisali już jako autopoprawkę komisji, myślę, że wszyscy się zgodzą, członkowie komisji, żeby dopisać tutaj, prawda? Te sformułowania są zgodne z tym, co oni tam mają w tych projektach, czy ewentualnie tam w swoich tym. Ten załącznik jest rozróżnienie, prawda? R i I, no to rozumiem, no, R, remont i inwestycja. I oddzielnie są podsumowane u nich właśnie remont, albo to podziela przyjęciu na skali. Ale to poprawką. Napisać, tak? Poprawkę komisji. Ostatnie szkoły samofinansujące się, to też chyba byłoby ewentualnie teraz skończyć oka okolice, stwierdzić, czy to będą właśnie relacje. To na 14 jest wszystko, nie? Zdrowoska wymiana ogórek Blachackich, Blachnickiego wymiana parkietu oraz podłoża, Blachnickiego wymiana nawierzchni przedszkolu. Dlatego jest wymieniła Wilka Brylińskiego, Blachnickiego i Grochowska.
One nie podlegają pod ZEO i oni przysłali nam, dyrektorzy przysłali nam informację, prawda, jakie zadanie ile kosztuje, natomiast klasyfikacji nie podali się. No to tak jak Krzysiu mówi, że no to jak to jest teraz, to oni to nam nie chcą, żebyśmy zaklasyfikowali. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?